Oj, moi drodzy, taki mam dzisiaj temat. Będziecie w szoku po prostu, tak sobie myślę. Dzień dobry wszystkim, mam na imię Kaciusza i zapraszam na mój kanał. Teraz znajduję się w moim ogrodzie. Dzisiaj ostatnie kilka godzin pracowałam z tym tygrysiem. Nareszcie mam prawie skończony obraz. Kiedyś wam go pokazywałam, to było jeszcze chyba w styczniu czy w lutym, kiedy dopiero zaczęłam, ale później nie miałam ochoty. Dzisiaj obudziłam się i postanowiłam, że musi być wykończony ten obraz. W trakcie malowania myślałam o niektórych rzeczach, zawsze o czymś takim kosmicznym myślę i dzisiaj chciałabym z wami porozmawiać o czymś właśnie takim. Już przed 24 lutym w komentarzach, które otrzymuję, niektórzy zarzucają mi rosyjską propagandę, że mój kanał jest sponsorowany przez Kreml i tym podobne. Ale tak naprawdę, gdyby tak było, to już dawno miałabym 1 000 000 wyświetleń i subskrypcji, to na pewno. I jeździłabym własnym Mercedesem i nie zastanawiałabym się, jak przyjechać do Polski na wakacje. Ale dzisiejszy filmik będzie o czymś innym i znów mamy tutaj komarów. Będzie o czymś innym i będzie on o miłości do ojczyzny. I to nie będzie nudne. Tak naprawdę to jest bardzo ciekawy i poważny temat. Ja bardzo często zadaję sobie pytanie, jaki kraj jest moją ojczyzną, gdzie ona jest i czy moją ojczyzną jest Rosja lub Ukraina? Trochę dziwne pytanie, prawda? Zwłaszcza dla tych, którzy po raz pierwszy trafili na mój kanał. Jestem pewna, że nie zadajecie sobie podobnych pytań. Podobnie jak inni moi rówieśnicy, zadaję bardzo często sobie to pytanie. Jeszcze raz to powtórzę. Dlatego, że urodziłam się na Krymie jeszcze w czasach perestrojki, a więc miejsce moich narodzin uznawano oczywiście za Ukrainę. W szkole uczyliśmy się języka rosyjskiego, ponieważ nigdy na Krymie nie słyszałam, aby ktoś mówił po ukraińsku. Uczyliśmy także historię świata, historię Ukrainy, historię Rosji nigdy, jako oddzielny przedmiot. Telewizja też była po ukraińsku, ale w ukraińskich programach często mówiono po rosyjsku. Nikt na to nigdy nie zwracał uwagi, nawet starsze pokolenie. Jeśli chodzi o dokumenty, to prawie zawsze były wydawane w języku rosyjskim, ponieważ znów starsze pokolenie, krymianie, nigdy nie uczyli się języka ukraińskiego w szkole i pomimo, że rozumieją ten język, to nie potrafią biegle mówić czy poprawnie pisać. W szkole dużo czytaliśmy i uczyliśmy po ukraińsku czegoś na pamięć, na przykład Tarasa Szewczenko, Liny Kostenki, Iwana Franko, Kwitki Osnowianenko i tym podobne, ale na równi z językiem ukraińskim i literaturą ukraińską mieliśmy również język rosyjski i literaturę rosyjską też. Puszkin, Bulgakow, Bunin, Turgeniew, Gogol, Kuprin. Jestem oczywiście bardzo zadowolona, że uczyłam się tych języków i ukraińskiego, i rosyjskiego, ponieważ uczyły mnie i moich rówieśników, kolegów z klasy, одноклассников, dwie wspaniałe nauczycielki, świetne kobiety z ogromną miłością do swoich przedmiotów, które szczerze chciały nas czegoś nauczyć i ja tak sobie myślę, że im się udało. Nawiasem mówiąc, nauczycielka z rosyjskiego wyjechała na Ukrainę jeszcze może z 5 lat temu, a pedagog z ukraińskiego odwrotnie pozostał tutaj na Krymie. Dorastając, obchodziłam, świętowałam oczywiście takie święta, jak świętowałam święta, jakoś to brzmi tak niezbyt sympatycznie. Dzień Niepodległości Ukrainy, Dzień Konstytucji, nosiłam wyszywankę i ogólnie barwy żółto-niebieskie czy żółto-błękitne dominowały wszędzie i zawsze. Jak już znacie, w pewnym momencie wyjechałam do Polski i później wróciłam do zupełnie innej rzeczywistości i w roku 2015 po powrocie na Krymie oczywiście nie została ani żółtego, ani błękitnego, ale zostały na przykład te same góry, to samo Morze Azowskie, Morze Czarne, lasy, te same rzeki,
miasta, ludzie, moja rodzina i mój dom. I jeśli ktoś mnie zapyta, jak nazywa się twoja ojczyzna, to odpowiedź jest tylko jedna. Moją ojczyzną jest Krym. To jest mój raj. To jest bajkowe miejsce, to jest moje życie. Uwielbiam jego zapach, jego klimat. Po prostu kocham to miejsce. Oczywiście Krym jest bardzo ważnym miejscem strategicznym na mapie świata i nie jest dla mnie ważne, kto im zarządza. Mogą to być przybysze z innej planety. Ważne jest dla mnie jego rozwój. I tutaj, co jest bardzo ważne, chcę zaznaczyć, że nie należy mylić ojczyznę z państwem i nie należy mylić patriotyzm z miłością. Różne rzeczy. Moje obserwacje na kanale Katiusza.pl pokazują na przykład pewien trend. Istnieje kategoria ludzi, którzy są w swoim kraju lub którzy mieszkają poza granicami. I są to ludzie, którzy nie tylko nie kochają swojej ojczyzny, ale mogą nie zrozumieć, czy w ogóle nie mogą zrozumieć, jak można kochać ojczyznę. Są bardzo zadowoleni z problemów tego kraju, ciągle zagłębiają się w coś złego, jednocześnie nie widzą i nie chcą widzieć dobra, które tam na pewno jest. Wstydzą się swojej przynależności do państwa, a za granicą najczęściej prezentują się jako bojownicy reżimu. Myślę, że widzieliście i nawet słyszeliście takich blogerów na YouTubie teraz, czyli rosyjskojęzycznych czy ukraińskojęzycznych, ale z takim podejściem do pojęcia ojczyzna. I dopóki żyje się im dobrze w tym kraju, do którego wyprowadzili się, chwalą ten kraj i wszystko, co tam w nim jest. Ale jak tylko będzie im źle, to ten kraj i wszyscy będą też źli. Powiem od razu, oczywiście, że nie wszyscy są tacy. Wśród tych, którzy opuścili kraj, Polskę, Rosję czy Ukrainę, z różnych powodów, jest wielu przyzwoitych ludzi. Ja bardzo się cieszę, że z niektórymi z was jesteśmy w kontakcie i możemy też czasami rozmawiać na takie tematy. Jest bardzo wielu w tym Polaków mieszkających za granicą i nigdy nie pozwalają na gadania o ojczyznę, a wręcz przeciwnie, w każdy możliwy sposób chronią ją przed atakami i obelgami u mnie w komentarzach. Nie ukrywają, że tęskną, że kochają swój kraj, bo przeprowadzka tam, gdzie jest lepiej, gdzie dusza śpiewa i tańczy, jest prawdopodobnie jednym z głównych sposobów bycia szczęśliwym. I życie jest tylko jedno i trudno jest potępić kogoś za dążenia do szczęścia, za dążenia do ucieczki od miejsca, w którym jest niewygodnie. I dzisiaj, w pewnym momencie, doszłam nawet do tego, w trakcie malowania, że prawdopodobnie miłość do ojczyzny jest darem Bożym. Dar jest, albo go nie ma. To jak talent. Jeśli nie ma daru, to człowiek nie może niczego zrozumieć. To nie jest mu dane. Koniec i kropka. Nie wiem, moi drodzy, szczerze mówiąc, dużo się dzieje. Jakieś myśli ostatnio mam takie dziwne, naprawdę. Nie wiem, jak moje życie będzie dalej się układać, jakie niespodzianki będzie przynosić, ale wiem na pewno, że do domu rodzinnego, na ulicę, gdzie dorastałam, właśnie to jest ta ulica, będzie zawsze mi miło wracać. Najważniejsze jest to dla nas wszystkich, dla mnie, dla ciebie, dla wszystkich, żeby było gdzie wracać i do kogo. Dlatego życzę wszystkim zdrowia, szczęścia, sukcesów na co dzień, optymizmu i wszystkiego najlepszego. Dziękuję za to, że jesteście ze mną. Jestem ciekawa, co myślicie na ten temat. Czy ze mną wszystko w porządku? No i będę czekała na wasze komentarze. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia. Pa, pa. Teraz będzie uśmiech, dlatego że na samym początku robię zwykle zdjęcia do obrazów. Tak, z tym koniec, a teraz czas przypomnieć o tym wszystkim, co chciałam powiedzieć. Właśnie zawsze trzeba mieć
sobą scenariusz, żeby wszystko było po kolei. Dobra, zaczynamy. Tak, czy jak? Dlaczego tam było?